siema, siema, w niedzielę o poranku. Słuchajcie, dzień bez papaja salat byłby straconym dniem, a tym razem dostałem do papaja salat jeszcze kawałek ogórka, kawałek surowej kapusty i taki groszek. Czy co to jest? Takie fasola? Nie, co to jest? Zapomniałem. To jest takie coś, nie? I jestem właśnie w takim miejscu, gdzie menu, tam jest menu, nie ma w ogóle nic po angielsku. Nie ma nic w ogóle po angielsku i dostałem jeszcze kubek z lodem. Tylko w sumie nie wiem na co, bo nie zamawiałem nic do picia. No i tak się dziwnie czuję. Dziwnie się czuję. Pierwszy raz w takim miejscu totalnie nieturystycznym, gdzie właśnie nie ma nic po angielsku. I są takie zwyczaje jakieś i tutaj, tutejsze, których nawet jeszcze do końca nie znam. Także ale w każdym razie po angielsku umieją, dogadać się można i sałatkę papaja salat zamówić można bez problemu, więc a cenowo tak jak wszędzie, 50-60 batów, czyli to jest jakieś 6-7 zł za taką właśnie sałatkę. Ogólnie jest fajnie, ale polecam wam, jak będziecie w Tajlandii, papaja salat to podstawa. Małe sprostowanie co do szklanki z lodem, bo obok nie zauważyłem, stał dzbanek z wodą i pewnie można było sobie nalać, ale to taka woda, przypuszczam, nie wiem, może z kranu, nie wiem, czy taka z butelek, którą można pić normalnie, czy taka nie za bardzo woda, więc nie ryzykowałem, nie piłem. No i to są prawdziwe tajskie klimaty. O tak, wysokie palmy, basen na środku. Piękne kolory. Mega bujna roślinność. Pięknie. Kwiatki. Recepcja. Przy okazji od razu restauracja. No wygląda to naprawdę zachwycająco. Tylko żebym nie wpadł do basenu. Się oglądam do tyłu i idę. O! Ale pięknie. Restaurant, lobby, breakfast. Villa. Pięknie. Zobaczymy jeszcze co tam dalej. Jakie to duże jest. To już pomału się kończy. Wprost. Ale piękne villa, piękne pokoje. Znaczy w środku w sumie nie widać, ale tutaj na zewnątrz. Na zewnątrz jest naprawdę bardzo przyjemnie. Dachy. No klimat naprawdę wymiata. Miejsce dla Buddy. O, tam było wcześniej, tutaj miałem na myśli o tym domku. Tam. Ale pięknie. W samym środku, no nie w samym środku nawet, już w sumie blisko plaży. Także w bardzo sarąbistym miejscu. Patong. Praktycznie pierwsza linia, tam jeszcze troszeczkę, tylko dosłownie 100 metrów mamy do plaży stąd. Także naprawdę mega miejsce. Do centrum, do Bangla Road, dosłownie kolejne 100, może 200 metrów. Także w samym centrum, w samym sercu miasta są też właśnie takie piękne miejsca. Pokój tutaj kosztuje, pani ma w cenniku tak standardowo 2000 batów, czyli 240 zł za dobę. Dość drogo. Bardzo drogo bym powiedział, bo są mieszkania dużo tańsze, pokoje. Więc troszkę się tutaj cenią, ale klimat swoje robi. Ale myślę, że dałoby się taniej. Ona już od razu mówiła, że 15% rabatu może zrobić pani tutaj w recepcji i tak dalej, myślę, że jakby się gdzieś jeszcze to na jakimś bookingu wyhaczyło czy coś, to byłoby jeszcze dużo taniej. A tak średnio, no 30 razy 2, 6 tysięcy na miesiąc. No, tak, no taka w sumie nie najgorsza cena, ale taka dobra cena to jest tak
między 3 a 4 tysiące. Za taki dość dobry standard to jest taka dość dobra cena tutaj w tym miejscu. 3-4 tysiące na miesiąc. To jest dobra cena, ale tutaj jest naprawdę fajnie. Tu jest taki inny klimat. No, także tak to wygląda tutaj. Tutaj jest w sumie główny hotel. Cisza, spokój, basenik. Fajnie, fajnie. Dość ważna informacja dla osób, które chciałyby przylecieć na Phuket i szukają pokoi na Booking. To słuchajcie, właśnie teraz byłem w takim naprawdę świetnym hotelu, no bardzo fajnym, nazwy ciężko zapamiętać. O, tutaj mogę wam pokazać nazwę. Takie coś. I pytałem panią o pokoje i pani zaproponowała mi tam jakąś cenę, pokazała taką, wiecie, taką standardową, miała wydrukowane ceny, ale od tych cen oczywiście już od razu 15% upustu, coś tam. Pochodziłem sobie, popatrzyłem, jak tam wygląda, piękny hotel. I kurczę, poprosiłem ją później pod koniec, jak już wychodziłem, żeby mi podała nazwę na Booking, żeby mi podała nazwę hotelu na Booking, żebym sobie mógł poszukać, popatrzeć na pokoju. To też od razu powiedziała, o, pewnie będzie dużo taniej nawet na Booking. No ale weszliśmy, do czego zmierzam? Weszliśmy na ten Booking, wpisała mi nazwę, termin, który mnie interesował i ona w systemie miała wolne pokoje, a na Bookingu było sold out. Na Bookingu było sold out, czyli wyprzedane i poleciła mi co? Agodę. Także koniecznie, jak ktoś będzie widział sold out na Bookingu, to warto sprawdzać jeszcze inne wyszukiwarki hoteli, bo widzicie, może się wydawać, że w pokoju już nie ma miejsc, albo coś już tam nie działa i tak dalej, znaczy, no nie ma miejsc, nie ma terminów, a na innych wyszukiwarkach normalnie pokoje jeszcze będą, także taka cenna uwaga, żeby sprawdzać w kilku miejscach i ceny mogą się różnić, pokoje mogą się różnić i dostępność pokoi też może się różnić, także sprawdzajcie. Dobrą wyszukiwarką właśnie takich pokoi, hoteli jest też, nawet właśnie bym powiedział szczególnie tutaj na Azję, jest Travala.pl. Travala.pl, możecie sobie wejść, ściągnąć sobie aplikację. Najpierw sobie wejść tam, założyć konto na Travali, później ściągnąć aplikację na telefon, no i też poprzez aplikację już po założeniu konta na stronie, najpierw żeby mieć login, hasło, to już później można na telefonie poprzez aplikację szukać sobie pokoi i sprawdzać po prostu dostępność i ceny na kilku różnych aplikacjach, także jak chcecie, to tutaj w opisie tego filmu na pewno będzie bezpośredni link do Travali, więc możecie skorzystać z tego linku, przeniesie was na odpowiednią stronę, nie musicie szukać, założycie sobie konto, a i później pobierzecie aplikację, piszecie login, hasło i można wyszukiwać. Nie wiem, czy to... ale się pani obróciła akurat teraz, ale nic. Każdy może sobie wrócić wideo. O, patrzcie na to. Chyba widzicie, pani się wstydzi chyba. Sama siebie się pani wstydzi, że wariata z siebie robi. Bo chciałem właśnie powiedzieć. O, tutaj jest immigration. O kurde, ale trafiłem. Szukałem tego miejsca kiedyś. Nie wiem, gdzie jest przez przypadek. Wracając do tej pani, która właśnie siedzi przede mną. Nie wiem właśnie, chyba się wstydziła pokazać, nie wiem co to właśnie, albo czy to ma takie nowe okulary przeciwsłoneczne z takim daszkiem na oczy i troszeczkę może tak dotąd dochodzący, może w sumie trochę inna twarz też, no nie wiem, czy to jakiś, czy po prostu, nie no, brakuje mi słów po prostu, czy to coś to drugie, co teraz 90%, nie no 90% to za dużo. Mam nadzieję, że za dużo osób po prostu nosi, bo nie wiem co jest, lekarzami czy co, że nosi na ustach to coś. Także nie wiem, czy to było nowoczesne jakieś coś i przy okazji przeciwsłoneczne, zasłonienie się i wymiganie przed przepisami, jakimiś tam obostrzeniami czy coś, czy tylko to były jakieś nowoczesne okulary przeciwsłoneczne. Nie wiem, ale śmiesznie bardzo pani wyglądała, że wstydziła się chyba sama siebie. Jak pan tak kazał, to tak robimy. Jak pan kazał, który pan, ten tu w niebieskiej koszulce, kazał tutaj usiąść sobie na krzesełku. Też ma takie niebieskie krzesełko. O Jezu, takie malutkie, bo to takie... W Azji są takie malutkie krzesełka. Mówi, proszę sobie tu usiąść i czekać na zamówienie. No więc siedzę i czekam. Grillowane brownsy, czyli krewetki.
i dwa razy papaya salad i giras kurczaka. Lubimy tutaj jeść nad morzem, bo są dobre jedzenie, bo jest dobre jedzenie, dobre ceny i fajny klimat. Jest dużo cienia, piękne widoki, jedzenie od razu lepiej smakuje, a naprawdę jest pyszne. Food, street food w Tajlandii jest pyszny. Są naprawdę fajne, dobre sałatki, dobre grillowane jakieś tam różne mięska, seafood i gra muzyka. Dużo. Okej, ja czekam tu, a dziewczyny poszły robić kolejne zamówienie kawałek dalej.